Jedziemy po 4 miesiącach, słuchajcie, do... Nie no, jest trochę tego tematu tutaj, Kelvin, ale to taką różową, nie, to są poprzeceniane rzeczy z 14x12, 14x12. Dla elektroników robiących na stole, na benchu. Koszulka dla elektroników samochodowych. Oj, nóżki jak u kaczuszki. Za krótkie nóżki mam do takich spodenek. No, to nasze zakupy dobiegają końca. Kupiliśmy sobie spodnie, skarpetki i wychodzimy. No i gestapowiec na wyjściu musi być. Welcome back. No i zakupy zrobione. Jakieś tam dwie koszulki, skarpetki. Ceny raczej się chyba nie zmieniły. Generalnie powiem wam, że czułem się bardzo dziwnie w tym sklepie. Czułem się bardzo obserwowany. Jakoś tak niepewnie. Nie wiem, dawno mi nie było, 4 miesiące żeśmy nie byli w sklepie, także... Ale nie brakowało mi jakoś tego bardzo. Politka. Kolejny polski sklep. Jeszcze mamy zakupki tutaj, coś na grilla trzeba wrzucić, prawda? No, na ulicach nie ma za dużo ludzi, tutaj akurat w tym miejscu, ale widzę, że tam, tam jakieś stoliczki powyciągali, bo tu jest kawiarnia, no damy wyjechać, proszę bardzo. No, leć. I tutaj sobie ludzie siedzą, rozumiem. Czyli w środku nie można, w Bercie, tylko tak. W końcu wróciło życie. Życie w końcu wróciło, słuchajcie. Życie w końcu wróciło. My już jedziemy do domku, a ja podzielę się z wami taką nowinką, ponieważ rząd Irlandii Północnej, nie Wielkiej Brytanii, tylko Irlandii Północnej, zaanonsował, że pod koniec tego lata wprowadzi taki voucher w wysokości 100 funtów dla każdego powyżej 18 roku życia na wydanie w niezależnych sklepach, tam pisało independent stores i familijnych biznesach. Dlaczego? Żeby wspierać gospodarkę po Panderozie. Także chciałem się właśnie tym pochwalić, że nie tylko Polska ma swoje 500+, ale tutaj też te jednorazowe będzie. Także taka to nowinka. I prawdopodobnie zostanie to nagłośnione jeszcze, dlatego że tak naprawdę ja nie wiem, jak to się ma odbywać. Tam trzeba będzie zaaplajować, czyli złożyć wniosek o to, żeby dostać ten voucher. Z tego, co tam wyczytałem. No i tyle. Link do artykułu znajduje się w opisie. Irlandia się już zieleni, niebo też nie jest aż takie złe, troszeczkę popadało. Dzisiaj mamy 2 maja, czy 3 maja? 2 maja mamy dzisiaj. Także jest dosyć nawet ładnie. Wiosna idzie, jak widać. Ciepło jest. Jest 10 stopni dzisiaj. A
ale jest odczuwalna większa temperatura, dlatego że nie ma tego wiatru oceanicznego, takiego zimnego, takiego chili, wiecie, powiewu. I, no i fajnie jest, no. Przejedziemy się dzisiaj nad ocean, połazimy, pooddychamy świeżym powietrzem, jodu się nawdychamy po tych lockdownach. No i to będzie dla nas otwarcie. O, i to w sumie wszystko, słuchajcie, to był taki, słonko zaczęło wychodzić, to był taki krótki szorcik. Trzymajcie się, zdrowo, cześć. Napisz po polsku wątpliwość słaba. Wątpliwość słaba. Okej. I teraz przerzuć to na hiszpański. Duda debil.